Zakazane, zaginione odcinki bajek dla dzieci. Bez wątpienia jest to wręcz fenomen, na którym, mój kanał, mówiąc prawdzie w oczy, urósł do znacznie większych rozmiarów. Sam tworząc kilkanaście, bądź w ostatnim czasie wręcz kilkadziesiąt odcinków serii poświęconej właśnie nim, zaginionym odcinkom bajek dla dzieci, sprawiłem, iż mój kanał dotarł do znacznie szerszej liczby odbiorców i chyba właśnie na tym się wybiłem. Właśnie tym opowieściom zawdzięczam przynajmniej małą cząstkę swojego sukcesu na tej platformie. Oczywiście także wam. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, jednak wracając do tego pierwszego tematu, wielokrotnie pokazywałem wam różne, rozmaite, niepokojące, zaginione odcinki bajek dla dzieci. Jednak czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd tak naprawdę się one biorą, na czym polega ten fenomen? Cóż, myślę, że dziś sam przychodzę z odpowiedzią na to pytanie, ponieważ dzisiaj zaprezentuję wam jedną z bezapelacyjnie najciekawszych past w tym guście. Najbardziej interesujących. Dziś zaprezentuję wam historię Lost Episodes Can Be Found Again. Zaginione odcinki bajek dla dzieci mogą zostać odnalezione ponownie, w której to jej autor zgłębia oraz bada temat genezy tego fenomenu. Naprawdę jest to jedna z najbardziej interesujących past, która z dość dużą pewnością przyspieszy bicie waszych serc. Naprawdę. Bardzo. Jednak jeszcze nim zaczniemy, proszę rozsiądźcie się wygodnie, strzelcie kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi, a tymczasem proszę dajcie się ponieść historii zaginionych odcinków bajek dla dzieci, które mogą zostać odnalezione ponownie. Historia, którą dzisiaj wam przedstawię, niewątpliwie stanowi moją ulubioną opowieść z cyklu zaginionych odcinków bajek dla dzieci. A napisana została przez człowieka działającego pod nickiem Hopeless Night Owl. Mówiąc wprawdzie w oczy, jest to niezwykle długa opowieść, ponieważ składa się z aż 7 części, ale ja uważam, że to dobrze, ponieważ cała historia da nam całkiem interesujące stanowisko w kwestii całego fenomenu zakazanych, zaginionych odcinków bajek dla dzieci, o którym tak często zdarzało mi się mówić. Jednak jeszcze nim przejdziemy do sedna, chciałbym zaznaczyć, iż materiał ten nie będzie analizą pasty, bo raczej nie ma tu czego analizować, a jedynie będzie to szczegółowe i rzetelne streszczenie całości. Więc zaczynajmy. Jeszcze taka mała dygresja, na potrzebę tego materiału głównemu bohaterowi opowieści nadam imię Peter i będę o nim mówił właśnie w ten sposób. Będzie to po prostu Peter, ponieważ sama pasta ani razu nie wspomina jego imienia, a mówienie bez przerwy bohater to, bohater tamto, byłoby zwyczajnie mówiąc nudne, a materiał stałby się niezwykle monotonny. Zatem ja będę mówił mu Peter, niemniej sam wymyśliłem to imię, a sam bohater tej pasty może dysponować jakimkolwiek innym imieniem, chociaż go nie znamy. Powiem ci sekret, ale najpierw musisz mi obiecać, że nie będziesz się śmiać. To wciąż dla mnie niewygodny temat, więc będę wdzięczny za wyrozumiałość. Czy mamy umowę? Kiedy miałem 5 lat, obejrzałem film, którego żadne dziecko nigdy nie powinno obejrzeć. Niewiele pamiętam z okoliczności oglądania, poza tym, że było to w domu, w którym mieszkała moja rodzina. Późną nocą, w ciemności, przy świetle oświetlającym tylko telewizor, film był animowany i przedstawiał tematy określenia wobec zwierząt, śmierci i rozmowy. Sceny były surrealistyczne i przerażające i wywarły na mnie głębokie wrażenie. Przez wiele lat jedyną sceną, którą dobrze pamiętałem, była scena, w której zły człowiek topił rodzinę kotów w strumieniu, o czym śniłem przez lata. Pamiętałem, że widziałem to na początku filmu, po którym nastąpiło wiele innych niepokojących i surrealistycznych scen. Zapamiętaj swoją obietnicę, bo to jest ta część, o której mówiłem. Nigdy nikomu nie powiedziałem o tym, co widziałem, ale nazwa filmu była dobrze znana. Arysko traci. Cóż, pierwsza część tej opowieści skupia się właśnie wokół wspomnienia wyrwanego z dzieciństwa autora. W skrócie, autor, będąc jeszcze dzieckiem, w telewizji obejrzał mroczną, pokrętną i wręcz ponurą, przerażającą wersję filmu pochodzącą z 1970 roku, wyprodukowanego przez Disneya o tytule Arystokraci. Po angielsku Aristocats. W tym miejscu twór ten możemy potraktować jako zupełnie nowy, zaginiony odcinek. Czy może raczej zaginioną, pokręconą wersję oryginału.
Z biegiem lat bohater dorastał. Będąc w gimnazjum, zdał sobie już sprawę, iż jego doświadczenia z filmem, kiedy obejrzał go w wieku 5 lat, znacząco różniły się od, cóż, wszystkich innych, nie były tak typowe. Zdawał sobie sprawę, iż to, co obejrzał tamtej nocy, totalnie nie było tym, czym był oryginalny klasyk. Bohater wkrótce później odważył się ponownie obejrzeć film, jednak jak się okazało, starej domowej kasety VHS, którą niegdyś jego matka kupiła na wyprzedaży, już dawno nie było w domu, zatem ten wypożyczył kasetę z biblioteki i obejrzał w domu w pewną sobotę. Sam stwierdził, iż to przewspaniały film, jednak natychmiast zdał sobie sprawę, iż nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co widział w wieku 5 lat. Nie było w tym scen przemocy, scen psychodelicznych, a nawet niczego, co powinno wywołać w kimkolwiek traumę. Jednak i tak, pewne wydarzenia czy motywy bardzo zazębiały się pomiędzy obiema wersjami. Coś na pewno było na rzeczy. Jakiś czas później bohater zwierzył się z tych wydarzeń swojemu przyjacielowi, który stwierdził, iż pamięć płata mu figle. Opowiedział mu o filmie Philly Day, który według jego relacji miał całkiem sporo elementów wspólnych z filmem, który Peter obejrzał w dzieciństwie. A niedługo później zabrał się za oglądanie Philly Day i żeby w skrócie nadać wam jakiś kontekst, jest to naprawdę brutalny, krwawy i przepełniony scenami gore film o kotach, które chyba zwyczajnie walczą ze sobą. Sam z ciekawości zapoznałem się z jedną sceną i Boże, jakie to jest przerażające. Cóż, nie poświęcając zbyt wiele uwagi temu choremu filmowi, Peter sam stwierdził, iż nie ma on zbyt wiele wspólnego z seansem tamtej wersji Aryskotratów. Niestety w tym momencie bohater został przyparty do muru, a jego śledztwo zakończyło się na kilka lat. Część druga rozpoczyna się, kiedy Peter jest już na studiach. Mniej więcej w tej chwili dowiedział się o całym fenomenie, jakimi są zaginione odcinki bajek dla dzieci, czy też Lost Episodes. Niedługo później doszedł do kanału na YouTube zwanego Cartoon Geek, który opowiadał właśnie o zaginionych odcinkach. Wówczas obejrzał pewien materiał specjalny z okazji 40 tysięcy widzów na jego kanale, w którym autor opowiedział o zaginionym odcinku. Kilka miesięcy temu napisałem o rzekomo zaginionym odcinku z serii Filmation z 1968 roku, Przygody Batmana. Uwielbiałem ten serial jako dziecko, mimo że było to kilka dekad przed moim czasem. Jednak istniał jeden odcinek ze sceną, gdzie Batman i Robin wpadają przez zapadnię ustawioną przez Jokera i ślizgają się w kierunku swojej zagłady. Na końcu tunelu znajduje się ogromny otwarty piec, wyglądający jak twarz Jokera. Oczywiście, ponieważ jest to przedstawienie dla dzieci, właściwie nie wsuwają się do pieca i nie palą się żywcem, a wychodzą ze swoimi gadżetami. Więc podsumowując, w 2009 roku ten animowany post internetowy zaczął krążyć w internecie na temat rzekomo zaginionej wersji tej sceny, a następnie surrealistyczne i nieliniowe sceny żałobnych przyjaciół Bruce'a Wayne'a w żałobie oraz pogrzeb. Okej, więc od samego początku. Batman i Robin umierają poza ekranem, co oczywiście nie było tym, co wydarzyło się w poście utraconym odcinku, który został udostępniony. Wygląda na to, że Batman i Robin zginęli, dodając efekt krzyków w puszce. Surrealistyczne sceny, które następują, to także losowe klipy z całego serialu, z zastosowanymi różnymi sztuczkami edycyjnymi. Mogłem zrobić niektóre z nich sam, więc chociaż jest to imponująca praca, myślę, że jest całkiem jasne, że jest to projekt fanowski, inspirowany anonimowym postem. Na razie ocenię ten mit animacyjny jako zdemaskowany. Po obejrzeniu tego filmu, Peter wznowił swoje śledztwo w sprawie Aryskotratów. Począł wysyłać maile na różne adresy mailowe w celu uzyskania większej ilości informacji, lecz wkrótce stwierdził, że czas się poddać, ponieważ w sprawie filmu, którego poszukiwał, nie odnalazł żadnych ciekawych informacji. Do czasu, gdy dostał niespodziewaną, krótką i zwięzłą odpowiedź. Cześć, przepraszam za spóźnioną odpowiedź, ale czytam między wierszami twojej wiadomości i jeśli widziałeś to, o czym myślę, że sugerowałeś, musisz zajrzeć do Lost Media Group. To wszystko, co zamierzam powiedzieć na ten temat. Bohater zaintrygowany wiadomością prędko począł poszukiwać informacji na temat Lost Media Group, jednak co interesujące, nie znalazł dosłownie nic. Poza kilkoma stronami typu Lost Media Society. Była to jedynie witryna dla entuzjastów zagubionych mediów do zbierania, handlu, sprzedaży, zakupu i omawiania wszelkich zaginionych mediów. Wkrótce Peter nawiązał dialog z pewnym adminem Lost Media Society, który stwierdził, iż sam temat zaginionych odcinków prędko został sklasyfikowany jako spam ze względu na brak dosadnych dowodów potwierdzających ich istnienie oraz zbyt liczne wręcz spamerskie pytania na temat właśnie zaginionych odcinków.
Wysłałem wiadomość do tego administratora i otrzymałem odpowiedź w ciągu godziny. Powiedział mi, że Lost Media Group to grupa rzekomo odpowiedzialna za zjawisko zaginionych odcinków. Według niego wyprodukowali nie tylko zmienione wersje filmów i odcinków telewizyjnych, ale podobno tworzyli także własne wersje innych mediów, takich jak gry wideo i komiksy. Powiedział, że nie wie o nich wiele więcej, poza tym, że niektórzy kolekcjonerzy zagubionych mediów byli gotowi zapłacić duże sumy za autentyczne dzieło tej grupy i że zanim Lost Media Society zabroniło dyskusji o legendzie zaginionych odcinków, niektórzy z kolekcjonerów pytali o nie na stronie. Zapytałem, czy mógłby skierować mnie do takiego kolekcjonera. Powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłby pewien emerytowany administrator witryny, który nie był już aktywny w Lost Media Society. Połączył mnie z kilkoma zarchiwizowanymi wątkami tej osoby, pytając o zaginione odcinki. Dał mi adres e-mail mężczyzny. Peter prędko wysłał mu maila z zapytaniem o same zaginione odcinki, jak i o samą dziwną wersję filmu Arystokracji, którą obejrzał. Minęło kilka miesięcy bez odpowiedzi. W tym czasie szukałem jak najwięcej informacji na temat utraconych epizodów. Dowiedziałem się o kolejnym rzekomym zaginionym odcinku Flintstonów. Historia tego odcinka była podobna do innych historii o zaginionych odcinkach. Specjalny odcinek serialu wyemitowany na nieużywanym kanale telewizyjnym, który miał krwawe i surrealistyczne treści. Główna różnica między tą historią a innymi polegała na tym, że miała dość wiarygodne źródło zewnętrzne. Oryginalny post na forum zawierał link do zarchiwizowanego cyfrowo lokalnego artykułu prasowego z 1979 roku. FCC otrzymało skargi od kilkudziesięciu osób, które twierdziły, że widziały ten odcinek. Skargi pochodziły z regionu jeziora Cabeltugama w Minnesocie, przy czym większość pochodziła z kilku konkretnych kurortów nad jeziorem. Incydent był lokalnie znany jako Cabeltugama Broadcast. Dalsze partie części trzeciej, cóż, koncentrują się w zasadzie jedynie na poszukiwaniu poszlak w sprawie zaginionego odcinka Flintstonów. Peter nawiązał kontakt z osobami z FCC i wkrótce później, cóż, nawiązał z nimi relacje. To zabawne, właściwie przegapiłem to wszystko. Stało się to tydzień przed tym, jak zostałem tutaj latem 1979 roku. Dużo o tym słyszałem. Będziesz chciał porozmawiać o tym z Edem? On tam był. Inne osoby, z którymi rozmawiał bohater, nie były zbyt chętne do podejmowania z nim dialogu. W zasadzie praktycznie wcale nie chciały o tym rozmawiać. W drodze powrotnej ze spotkania bohater został ofiarą wypadku samochodowego. Kiedy przerzuciłem w myślach wszystkie informacje, nie zauważyłem pojazdu za mną, dopóki nie znalazłem się na moim zderzaku. Zboczyłem, gdy nawiązał kontakt i wpadłem do rowu. Drugi samochód jechał bez zatrzymywania się, nie odniosłem obrażeń. W rzeczywistości moja poduszka powietrzna nawet się nie uruchomiła, ale siedziałem w szoku przez wiele, wiele minut. Kiedy w końcu się zorientowałem, zadzwoniłem pod numer 911 i powiedziałem im moją lokalizację na podstawie najbliższego znacznika mili. Znalezienie mnie przez funkcjonariusza stanowego zajęło około 45 minut. Powiedziałem policji, co się stało, ale nie byłem w stanie podać szczegółów, takich jak marka i kolor samochodu, który mnie uderzył, czy tablica rejestracyjna. Nie powiedziałem im, czym się zajmuję, ani nie powiedziałem, że incydent miał związek z moim śledztwem w sprawie Cabeltugama Broadcast. Część czwarta. Wkrótce po wypadku bohater stwierdził, iż całość staje się zbyt poważna. Zatem nawiązał kontakt ze swoim znajomym w FBI, który był winien jego rodzinie całkiem sporą przysługę. Zapytał go zatem, czy mógłby zajrzeć do jakichś akt w sprawie Lost Media Group, a następnie przesłać je do niego. Cóż, to zajęło jedynie kilka tygodni. Po upływie tego czasu Peter otrzymał dokument, który był raportem analityki zawierających wszystkie informacje, jakie FBI posiadało na temat tej tajemniczej grupy. Znane przez biuro informacje o Lost Media Group są tak skąpe, że zdecydowanie sugerują, że grupa tak naprawdę nie istnieje. Niniejszy raport zakłada istnienie grupy dla celów śledczych, jednak większość zawartych w nim informacji jest bardziej spekulacją niż potwierdzonym faktem. Większość zeznań dotyczących LMG, Lost Media Group to pogłoski i nieoficjalne informacje. Dokładny charakter, wielkość, organizacja, pochodzenie i cele LMG są tajemnicze. Mówi się, że jest to międzynarodowa organizacja, która jest osadzona w wielu branżach rozrywkowych, jak i jest najbardziej aktywna w miastach o dużej koncentracji firm rozrywkowych, w takich jak Los Angeles, Nowy Jork, Atlanta, Toronto i Tokio. Członkostwo jest
dostępne tylko na zaproszenie i podobno obejmuje wielu bogatych menedżerów branży rozrywkowej i finansistów. Informatorzy z drugiej ręki donoszą, że grupa stosuje różne taktyki przestępcze, w tym przekupstwo, szantaż i przemoc, aby zapobiec rozpowszechnianiu informacji na ich temat. Spekuluje się, że LMG wykorzystuje inne syndykaty przestępcze jako pełnomocników swoich operacji, w celu zaciemnienia śledztw w sprawie ich działalności i że wprowadzają ludzi w błąd, by uwierzyli, że są potężniejsi niż w rzeczywistości. Twierdzenia, że grupa posiada nadprzyrodzone moce, są prawdopodobnie wynikiem selektywnych kampanii dezinformacyjnych. Grupa Lost Media po raz pierwszy zwróciła uwagę biura w latach 70., ale mówi się, że jej początki sięgają początku XX wieku. W latach 20. i 30. XX wieku pojawiła się miejska legenda dotycząca tajemniczych taśm, które miały być zamienionymi wersjami konsorcjalnych taśm kinowych, które znacznie różniły się treścią i tonem od standardowych kopii. Biuro uważa, że brak świadomości społecznej na temat standardów branży rozrywkowej i praw autorskich przyczynił się do tego, że takie utwory nie zostały zgłoszone mediom ani organom ścigania. Powtarzającym się tematem w zeznaniach dotyczących tajemniczych taśm jest to, że często zawierały one treści związane z przemocą, które były bardziej ekstremalne niż treści teatralne głównego nurtu, a kilku byłych członków rad cenzury twierdziło, że otrzymało skargi na ich temat. Świadkowie twierdzili również, że tajemnicze role oparte na filmach na żywo zawierały różnych aktorów i że ci aktorzy z perspektywy czasu wydają się być zmuszani. Jeden ze świadków twierdził, że aktor w niemej tajemniczej rolce wydawał się mówić "pomóż mi", zanim został uciszony przez kogoś spoza ekranu. Twierdzenia te doprowadziły biuro do przekonania, że LMG mógł uczestniczyć w handlu ludźmi. Grupa podobno zajmowała się również produkcją i dystrybucją filmów tabakowych, choć jest tak mało dowodów na poparcie tego stwierdzenia, jak na poparcie samego istnienia filmów o tabaki. Inne przestępstwa, o które podejrzewa się Lost Media Group, obejmują piractwo medialne, narkotyzowanie aktorów, handel zagrożonymi gatunkami do wykorzystywania w filmach oraz nagrywanie egzekucji dla innych organizacji przestępczych. Część piąta. Jesteśmy już za połową tej historii i myślę, że małymi kroczkami zbliżamy się do jej końca. Napisz teraz proszę w komentarzach, co o niej sądzisz. Strzel pod tym filmem kciuka w górę, żeby mógł się gdzieś tam dalej pozycjonować, a jeżeli jesteś nowy, to rozważ subskrypcję kanału, jeżeli ten materiał ci się spodoba. Cóż, już nie zanurzam. Niedługo później Peter kontaktuje się ze wspomnianym wcześniej kolekcjonerem zaginionych odcinków bajek dla dzieci, który w zamian za pewną opłatę w wysokości $1000 pokaże mu co niektóre egzemplarze. Peter, nie myśląc zbyt długo, zapłacił mężczyźnie $1000 i niedługo później umówili się na spotkanie w odosobnionej chacie. Kiedy bohater przybył już do stanu, w którym znajdowała się chata, w której mężczyźni mieli się spotkać, zameldował się w pewnym hotelu. Spóźniłem się, oglądając telewizję w moim pokoju hotelowym przy zgaszonych światłach, kiedy znalazłem kanał, na którym grali Areskotratów. Bohater obejrzał całość ponownie. Całe szczęście, nie była to ta pokręcona wersja, którą obejrzał w dzieciństwie, a zwyczajna, oryginalna. Tyle, że na samym końcu zdarzyło się coś dziwnego. Wszystko skończyło się na nieruchomym obrazie Berlioza, tym, który znalazłem w internecie z przekrwionymi oczami. Na obrazku znajdowały się dwa czerwone słowa. Przestań pytać. Ekran pociemniał. Wkrótce dochodzi do spotkania. Peter przychodzi do ponurej chaty, wręcza gotówkę nieznajomemu, a następnie rozpoczyna się jej dialog. Wchodzi do środka. Więc oto moja kolekcja. Nie jest zbyt duża, ale trudno będzie ci znaleźć te przedmioty gdziekolwiek indziej. Przepraszam, że muszę cię tak obciążać, ale musisz zdać sobie sprawę, że podejmuję ogromne ryzyko, pokazując te rzeczy do nieznajomego. Więc musisz sprawić, by było to warte mojej chwili. Dialog trwał w najlepsze, aż wkrótce doszło do pokazywania zaginionych odcinków. Zaczęło się od zaginionego odcinka Różowej Pantery pod tytułem 40 odcieni różu. Ten odcinek nazywał się 40 odcieni różu, co jak przypuszczałem było kalamburem na temat tego, jak mówi się, że Irlandia ma 40 odcieni zieleni. Ponieważ był to odcinek o tematyce Dnia Świętego Patryka, miało to miejsce w Zielonej Krainie, która choć nie została wyraźnie zidentyfikowana jako Irlandia, w oczywisty sposób miała być szmaragdową wyspą lub przynajmniej jakąś rodzajową wyspiarską, celtycką krainą fantazji. Krótki film dotyczył Różowej Pantery, próbującej ukraść garnek złota leprekantowi, a raczej
wracającej postaci małego człowieka, przebranej za jednego. Gdy różowa pantera szła po tęczy, jak po moście, burzowa chmura spowodowała, że zniknęła spod jej stóp. Upadła i rozległ się obrzydliwy chrzęst. Pokazano różową panterę krwawiącą na ziemi, z wystającymi kośćmi. Pomimo odniesionych obrażeń na jej twarzy pojawił się uśmiech zwycięstwa. Gdy zjeżdżała do garnka, leprekan pojawił się z tyłu i wepchnął ją do środka, zamykając na nim pokrywkę. A następnie, piecząc go żywcem nad ogniem, odcinek zakończył się krzykiem różowej pantery. Mężczyzna pokazywał Peterowi coraz więcej okropieństw, m.in. alternatywną wersją Króla Lwa, która kończyła się przerażającym skazą patrzącym prosto w kamerę, zupełnie tak jakby przypatrywał się Peterowi, bądź tobie, gdybyś oglądał ten materiał. Jednak to, co przykuło moją uwagę, to gra zatytułowana Pokémon Black Carbonite, o której starszy pan wypowiedział się w następujący sposób. Nie pozwolę ci w to zagrać i ja sam nigdy więcej w to nie zagram. Ta rzecz cię zepsuje i jest wręcz niebezpieczna. Możesz jednak zbadać sprzęt. Po potwornym seansie Peter wkrótce opuścił dom, jednak sam w ręku miał kamerę, którą nagrał, a także porobił zdjęcie wszystkiego, co obejrzał. Część szósta początkowo skupia się na badaniach Petera w sprawie zdjęć, które zrobił podczas przerażającego pokazu. Przeanalizował m.in. spektakl Lew, który był alternatywną, realistyczną, krwawą i przerażającą wersją Króla Lwa, a następnie doszedł do kilku informacji. Według zapytanego eksperta całość swoim stylem przypomina ten, który tworzył John Strobl, czyli austriacki artysta i animator, który przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w latach 30. XX wieku i krótko pracował dla Disney. W skrócie znany był ze swojego dziwaczego, dekonstrukcjonistycznego podejścia do animacji i zapoczątkował swój własny mały ruch antysztuki. Animatorzy i rysownicy wyszkoleni w jego studio tworzyli własne dziwacze prace, często zawierające brutalne i groteskowe motywy, mimo że studio rzekomo sprzedawało je dzieciom. Podobno Strobl na przestrzeni kilku lat swojej kariery miał coraz większą obsesję na punkcie czarnej magii i okultyzmu. Stawał się coraz mniej funkcjonalny i dopóki jego praca została zmuszona do zamknięcia z powodu bankructwa. Peter wybrał się do pewnej biblioteki, gdzie począł czytać pewną książkę autorstwa Strobla, z której m.in. dowiedział się o jego ogromnej krytyce w kierunku Walta Disneya, a także kilku innych ciekawych sprawach, m.in. o starym studiu Strobla, które znajdowało się kilka stanów dalej. Tam też bohater wybrał się, jednak początkowo nie odnalazł nic interesującego. Po spędzeniu kilku godzin we wnętrzu budynku, bohater w końcu odnalazł pewną ukrytą klapę. Po jej otworzeniu odnalazł m.in. coś, co wyglądało jak diagramy do animacji lub urządzeń filmowych, wraz z różnymi drobnymi częściami, gałki, śrubki, soczewki i tym podobne, wszystko rozrzucone na dole. Bohater zebrał je wszystkie i następnie zabrał do siebie, twierdząc, iż jeżeli nikomu się już nie przydadzą, to przecież chyba nie ma do czynienia z kradzieżą, co nie? Część siódma. To już ostatnia. Od wydarzeń z poprzedniej części minęło kilka miesięcy, aż wkrótce bohater otrzymał intrygującego maila o temacie czego szukałeś. Witam. Jeśli chcesz odpowiedzi, spotkaj się ze mną pod tym adresem i godzinie. Wkrótce doszło do spotkania. Był słoneczny, wiosenny dzień, a wiatr sprawił, że mimo ciepłej pogody czułem się nieswojo. Obawiałem się każdego przejeżdżającego samochodu, zwłaszcza tych, które zdawały się zwalniać. Miałem ogromną ochotę odjechać, gdy zbliżał się wyznaczony czas. Kiedy samochód zatrzymał się na parkingu, dokładnie w tym momencie zdziwiłem się, widząc wysiadającą kobietę. Miała przycięte, rude włosy i wydawała się być po 40. Miała na sobie czarną, skórzaną kurtkę i podeszła do mnie. Uśmiechnęła się lekko. Cześć, możesz mi mówić Kafie. Pochodzę z grupy, której szukałeś. Nie martw się, to nie jest ustawienie. Gdybyśmy chcieli cię zabić, moglibyśmy to zrobić i już byśmy to zrobili. Więc czego chcesz? Chcemy, żebyś przestał na nas patrzeć i w tym celu udało mi się przekonać przełożonych, aby pozwolili mi pokazać ci, czego szukałeś. Abyśmy ty i my mogli to zostawić za nami. Masz na myśli wideo areskotratów. Ze względów bezpieczeństwa oczywiście nie możemy ci tego po prostu dać. Najlepsze, co mogłam załatwić, to umożliwienie ci obejrzenia go pod nadzorem w jednym z opuszczonych kin, z których korzystamy do prywatnego oglądania naszych prac dla wybranych klientów. I tak zamierzamy opuścić tę lokalizację i nie trzeba mówić, że nie powinieneś nawet myśleć o tym, by powiedzieć ludziom, że kiedykolwiek tam byliśmy. Wkrótce po krótkim dialogu w trakcie kilkugodzinnej jazdy, bohaterowie wreszcie znaleźli się na miejscu.
pojawili się obok teatru, który wydawał się być jednym z tych wielu, które zostały otwarte podczas boomu kinowego lat 90., a następnie opuszczone w roku 2000. Znajdował się wzdłuż autostrady międzystanowej, odizolowany od innych budynków. Weszliśmy bocznymi drzwiami, do których Kathy miała klucz. Hall był nieoświetlony, z wyjątkiem słońca na zewnątrz. Widziałem kasę biletową, strefę zniżkową i plakaty starych hitów kinowych na ścianie. Podłogę pokrywała wykładzina o wyblakłym, kolorowym wzorze. Obok małego food courtu znajdował się pusty pokój, który, jak przypuszczam, był kiedyś salonem gier wideo. Kathy kazała mi oddać swój telefon, co zrobiłem. Potem poprowadziła mnie korytarzem galerii. Zapytała mnie, czy na pewno chcę to zobaczyć. Odpowiedziałem, że tak, a ona powiedziała, że mogę siedzieć gdziekolwiek zechcę. Wybrałem miejsce z tyłu, a ona podeszła, aby uruchomić projektor. Zacząłem się bać. Siedzenie tam w ciemności, w opuszczonej galerii, bardzo przypominało siedzenie w ciemności, oglądając Arystokratów te wszystkie lata temu. Z tą różnicą, że cała dodatkowa przestrzeń sprawiała, że było to jeszcze bardziej złowieszcze. Po uruchomieniu funkcji mogłem od razu stwierdzić, że dźwięk był wyłączony. Brzmiało to piskliwie i niskiej jakości. Poza tym film był normalny do momentu, w którym lokaj postanowił pozbyć się kotów. Zamiast odurzyć je i zostawić porzucone, jak w normalnym filmie, ujęli ich w rzece. Stamtąd schodziło w dół. Nagle znów byłem 5-letnim chłopcem i patrzyłem z przerażeniem, jak postaci są okrane i palone. Podczas gdy zastosowano dziwne efekty wizualne i dźwiękowe. Jedna szczególnie szokująca scena zawierała prawdziwe nagranie kotów atakujących i zabijających mężczyznę. W czasie rzeczywistym na scenie rysowano linię, pokrywając je szkicami, aż stała się całkowicie animowaną wersją siebie. Zostało to zrobione tak absolutną perfekcją techniki, że byłem pewien, że Strobl musiał to zrobić sam. W końcu się chwyciłem i mogłem spokojnie przesiedzieć resztę. Nie było to przyjemne, ale przynajmniej odczułem ulgę, że w końcu mam to za sobą. Kiedy to się skończyło, myślałem, że miałem łzy w oczach. Kathy zawiozła mnie z powrotem na pusty parking i zanim przejechaliśmy, było już ciemno. Zanim wyszedłem, odezwała się do mnie ostatni raz. Teraz posłuchaj mnie. Znalazłeś to, czego szukałeś, a teraz, kiedy już znalazłeś, musisz odpuścić. Jeśli dalej będziesz kontynuował poszukiwania informacji o naszej organizacji, będziemy musieli podjąć bardziej drastyczne środki. Pożegnaliśmy się, a ona odjechała. Przez lata dotrzymywałem końca umowy, aby nigdy nikomu nie mówić ani słowa o naszym spotkaniu, jednak ostatnio ponownie rozważyłem tę umowę. Kilka dni temu ktoś skontaktował się ze mną w sieci, prosząc o informacje na temat utraconych odcinków. Twierdzi, że widział jeden jako dziecko i ma nadzieję, że uda mu się zamknąć swoje doświadczenie. Zastanawiam się, czy warto zdradzać mu tajemnicę, czy też byłoby lepiej dla niego samego, gdybym przekonał go, że wszystko sobie wyobraził. Wow, niewątpliwie jest to jedna z najlepszych creepypast serii Zaginione odcinki bajek dla dzieci, jakie kiedykolwiek czytałem i naprawdę zachęcam was, byście sami pewną nocą zamknęli się w swoim pokoju, pogasili światła i dali sobie godzinę na zapoznanie się z tym majstersztykiem, bo naprawdę warto. Ten film był jedynie szczegółowym streszczeniem całości, jednak znacznie bardziej polecam wam samemu wejść w tę serię i przeczytać ją na własną rękę, ponieważ część wydarzeń oczywiście musiałem pominąć bądź opowiedzieć je bardziej pobieżnie, a naprawdę zachęcam do przeczytania tego samemu. No i cóż, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Ogromnie dziękuję wam za oglądanie tego materiału. No i cóż, krótkie ogłoszenie. Dziś, kiedy oglądacie ten materiał, prawdopodobnie jest to poniedziałek. Dziś jestem na wakacjach i nie będzie mnie przez cały tydzień. Zatem przez ten czas dostaniecie od 2 do 3 filmów. Zależy jeszcze, ile uda mi się do końca ich nagrać. W każdym razie od dzisiaj do przyszłego poniedziałku nie będzie ze mną kompletnie kontaktu. Nie będę udzielał się na Discordzie, Instagramie i tak dalej. Kompletnie oddam się wypoczynkowi, bo myślę, że chyba mi się przyda. A wy byliście już gdzieś na wakacjach albo gdzieś się wybieracie? Cóż, dajcie koniecznie znać w komentarzach na dole. Ja wam wszystkim jeszcze raz życzę przemiłych wakacji, no i tymczasem cóż, to już tyle w dzisiejszym materiale, bardzo dziękuję za jego oglądanie. Jeżeli ci się spodobał, pamiętaj o strzeleniu pod nim kciuka w górę oraz subskrypcji na tym kanale, obejrzenie moich poprzednich materiałów, wyczekiwania tych następnych, a także wpadaj na mojego Discorda i Instagrama, wszystkie linki w opisie. Tymczasem moi drodzy, to już tyle w dzisiejszym materiale, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia, cześć!